czy on ciebie kocha lub czy ona ciebie kocha, w zależności od płci, która mnie tutaj ogląda, obróćcie sobie to, czy osoba ukochana po prostu, niezależnie od płci, was kocha. Kochani karty Tarota, witam was serdecznie, pozdrawiam, całuję i zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, zostańcie tutaj ze mną, codziennie inne filmiki, inne wróżby, inne tematy. Kochani, zapraszam was na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, a ja wam od razu odpiszę okres oczekiwania na wróżbę indywidualną. Jeden dzień, promocja, piszcie szybciutko i zamawiajcie wróżby indywidualne, kochani. Czy osoba ukochana ciebie kocha? As buław, dwa miecze, cztery kielichy i świat. W przełożeniu, kochani, królowa buław. Czyli ta osoba bardzo widzi was jako osobę, kobietę atrakcyjną, bardzo gorącą, seksualną, piękną, przyciągającą, energiczną, pełną wigoru, charyzmy. A spław mówi o tym, że bardzo seksualnie was widzi ta osoba. A zbuław mówi o tym również, że wie o tym, że wy jesteście konsekwentne w działaniu, że walczycie o swoje, że dobrze ukierunkowujecie swoje działania, że jesteście silne, aktywne, działacie dużo, również bardzo pociągające, atrakcyjne. Tutaj ta osoba blokuje na razie uczucia, emocje, miłości do was. Nie wiem, czy jest zablokowana, czy blokuje swoje emocje, nic nie widzi, nic nie słyszy, być może brak kontaktu, brak w ogóle komunikacji między wami widzę. Ta osoba myśli tylko na poziomie głowy, rozmyśluje, tak, rozmyśla na poziomie głowy, natomiast emocjonalnie jest ta osoba w tej chwili zablokowana i smutna, rozczarowana, pełna żalu, pełna jakby troski, pełna tutaj takiego smutku, ponieważ coś między wami rzeczywiście niedobrze funkcjonowało, zakończyło się lub jest jakaś przerwa, jakiś koniec. Mamy cztery kielichy, kochani, cztery kielichy to oczywiście karta rozterek, smutku, rozczarowania, apatia, samotność, strata, tak, żal. Tutaj trzy kielichy się rozlały, zakończyło się coś i ten jeden kielich, gdzie można to jeszcze odbudować, jest niedostrzegany, jest tutaj niewidziany jakby przez tą osobę, ponieważ ta osoba jest zupełnie jakby w smutku pogrążona, tak? Mamy również kartę świata, czyli ta osoba ma nadzieję, że jeszcze może coś się otworzyć, zmienić. Jest to osoba, która być może jest daleko od was, za granicą, za morzami, za oceanami, na innym kontynencie, w innym kraju. Być może dzielą was rzeczywiście tutaj jakieś kilometry, ale jest to osoba, która myśli jeszcze, że będzie między wami kontakt, być może przez internet, przez telefon, że jeszcze wszystko się odwróci na pozytyw, że jeszcze otworzą się nowe możliwości, nowe drzwi, żeby odzyskać tutaj z wami jakiś kontakt. Być może przez internet to też karta kontaktów zagranicznych przez internet, tak? Kochani, czy ta osoba was kocha? Na ten moment powiedziałabym, że emocje miłości są masywnie zablokowane, ale że ta osoba postrzega was bardzo przede wszystkim seksualnie i ma nadzieję jeszcze, że się może sprawy miłosne między wami wznowią, otworzą, tak? Nie widzę na razie tutaj kart miłosnych, powiem szczerze, raczej blokady tych emocji, tak? Jakieś ciężkie czasy między wami, jakieś problemy, jakieś tutaj perypetie, smutki, żale, rozterki po rozstaniu, tak? Ale karta nadziei, że jeszcze będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Do usłyszenia już wkrótce.